Czy to możliwe, że w niedalekiej przyszłości z Limanowej Trzymszany Dolnej do Krakowa przejedziemy w 45 minut i to w dodatku nie samochodem czy autobusem, a koleją? Być może tak, ponieważ PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, w najbliższych miesiącach zdecydują o wyborze wariantu budowy nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc - Tymbark - Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii z Chabówki do Nowego Sącza. Dorota Żelacha, zespół prasowy PKP, Polskie Linie Kolejowe SA. Na początku roku bieżącego, czyli 2015, planowane jest podjęcie decyzji w zakresie ostatecznego wariantu realizacji zadania, to jest między innymi przebiegu nowej linii, i następnie rozpoczną się analizy uszczegóławiające dla wybranego wariantu. Według informacji plan przedstawiony przez PKP zakłada budowę około 57 km nowej linii kolejowej. U nas na mapie została ona oznaczona kolorem pomarańczowym. Linia ta zacznie się w Podłężu i skieruje na południe. W Szczyrzycu będzie się rozgałęziać i biec na wschód do Tymbarku i na zachód do Mszany Dolnej. W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 76-kilometrową linią z Chabówki do Nowego Sącza, popularna linia 104, u nas zaznaczona na kolor niebieski. Ta ma zostać zmodernizowana. Już po opracowaniu modeli finansowania i realizacji inwestycji zostanie podjęta decyzja o sposobie finansowania zadania. I być może jazda normalnym pociągiem z prędkością 160 km dziś robi wrażenie na każdym. To za kilka lat już tak nie będzie, przekonuje Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Dziś to pewnie jak jakiś sen brzmi, no ale de facto to pozwoli nam w 50 minut, może w 45, może w 50 minut dojechać z Limanowej do Krakowa. To ja od ponad 10 lat jeżdżę do Krakowa godzinę 15. To oznacza, że rynek pracy w Krakowie jest naturalnym miejscem również do szukania zatrudnienia dla mieszkańców z powiatu limanowskiego. No to uatrakcyjniłoby ten teren, udostępniło komunikacyjnie same korzyści. A cała nowa i zmodernizowana trasa ma być dwutorowa z licznymi tunelami, mostami i nowymi dworcami. W kontrakcie terytorialnym dla Małopolski przedsięwzięcie to zostało wycenione na około 6 miliardów złotych. Józef Budacz, TV28.